Witamy w kolejnym odcinku wideobloga. Dzisiaj opowiemy sobie kilka słów o bitwie pod Głogowem. Nasz król Bolesław Krzywousty versus Henryk V, ale również wojska czeskie pod wodzą Świętopełka nacierają na Polskę z racji tego, że po pierwsze chcą sukcesji dla jego brata Zbigniewa, po drugie chcą uznania cesarstwa, żeby cesarstwo było uznane przez Bolesława, a jednocześnie chcą 300 grzywien kontrybucji. Pierwszy na granicy stoi nasz wielki gród Głogów, który zostaje oblegany przez właśnie wojska niemiecko-czeskie. I dla ciekawości powiem Państwu, że gród był okrągły. To była bardzo nowoczesna formuła twierdzy, dlatego w końcowej sytuacji grodu się nie dało się wziąć. On oczywiście jest pewną formą umowną, natomiast sytuacja rozegrała się w ten sposób, że podczas oblężenia grodu zażądano rozejmu, ale warunkiem rozejmu było oddanie przez obrońców grodu synów szlachty, szlacheckich synów w niewolę niemiecką. I w zależności od podpisania rozejmu, czyli tak albo nie, zależało ich życie. Na wieść o poddaniu grodu król polski Bolesław Krzywousty absolutnie nakazał gród trzymać. W związku z tym los synów kasztelanów i szlachciców obrońców grodu był przesądzony, przywiązano ich do machin wojennych. Tutaj będą machiny wojenne, to były machiny wojenne oblężnicze, trebusze i tripandinum, tak się nazywało wtedy, jeszcze stare rzymskie nazwy. Otóż tych chłopców przywiązano do machin oblężniczych, myśląc, że obrońcy nie będą strzelać. No, okazuje się, że nie strzędzono strzał i na Czechów, i na Niemców, i niestety na swoich synów. Gród się nie poddał, a efektem dalszej wojny był rozgrom wojsk niemieckich pod Wrocławiem i na Psim Polu. W następnym odcinku przeskoczymy sobie troszeczkę historię, opowiemy o bitwie pod Wizną w 1939 roku.